Proszę zapis. Prokuratura Okręgowa w Katowicach w prowadzonym od piątku śledztwie wyjaśnia okoliczności zdarzenia, do którego doszło w Katowicach Szopienica. Śledztwo, które prowadzone jest w tej sprawie, zmierza przede wszystkim do wyjaśnienia przyczyn, dla którego doszło do tego zdarzenia. W związku z tym w tej sprawie zarówno przez prokuraturę, jak również przez policję wykonywane są intensywne działania od piątku, mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia. Prokurator od początku w toku tego postępowania bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia. To śledztwo dotyczy zdarzenia, do którego doszło kilka dni temu. W związku z tym znajduje się na etapie początkowym, chociaż cały czas trwają intensywne działania. W tej sprawie kontynuowane są cały czas przesłuchania świadków. Prokurator w sobotę zakończył oględziny na miejscu zdarzenia. Oględziny te zostały jednak ograniczone, samego miejsca zdarzenia zostały ograniczone do tych miejsc, do których wejście na miejsce zdarzenia było możliwe z uwagi na to zagrożenie bezpieczeństwem. Nie było tutaj zgody inspektora nadzoru budowlanego na wejście na teren całego budynku, w związku z tym te oględziny zostały ograniczone do niezbędnego zakresu. Niemniej jednak one zostały zakończone. Te oględziny były przeprowadzone z udziałem biegłego z zakresu budownictwa, z zakresu instalacji elektrycznej i gazowniczej. Zresztą ten biegły na miejscu zdarzenia wspólnie z prokuratorem był już w piątek. Od piątku trwają te intensywne działania. Dzisiaj została przeprowadzona sekcja zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej dwóch kobiet, które zginęły na skutek tego wybuchu. Ustalenia poczynione w toku tej sekcji zwłok wskazują na konieczność przeprowadzenia dalszych badań i takie badania toksykologiczne i histopatologiczne zostały zlecone przez prokuratora prowadzącego śledztwo. Będziemy musieli także czekać na pisemną opinię, w której zostaną zawarte wnioski co do przeprowadzonej sekcji zwłok. Taki dokument powinien wpłynąć do prokuratury w najbliższych dniach. To jak ja powiedziałam, to śledztwo prowadzone jest w sprawie. Prokurator bierze pod uwagę różne wersje zdarzenia. Musimy tutaj na takim początkowym etapie zakładać różne możliwości. W tej sprawie już w zasadzie od początku tego prowadzonego postępowania znana była prokuratorowi informacja o tym, że jest możliwy konflikt pomiędzy jedną z rodzin mieszkającą w tym budynku a proboszczem parafii. W związku z tym ta informacja, która ukazała się w mediach, to nie była informacja, która była nieznana wcześniej prokuratorowi, bowiem ta informacja była wcześniej znana organom ścigania i jest przedmiotem wyjaśnień tego prowadzonego postępowania, bo ma znaczenie dla tej sprawy. Jeśli chodzi o list, prokuratura uzyskała informację, że list dotyczący tego zdarzenia został skierowany do więcej niż jednej redakcji, bo taką informację żeśmy uzyskali. W związku z taką informacją prokurator podjął działania do zabezpieczenia tego listu. Taki list, jeżeli chodzi o tą informację z wczoraj, został już zabezpieczony w toku tego postępowania. I te okoliczności będą też przedmiotem wyjaśnienia. Także, tak jak Państwu powiedziałam, te okoliczności, które są podnoszone w tym liście, one były znane wcześniej prokuratorowi. Prokurator posiadał informacje wskazujące na możliwy konflikt pomiędzy jedną z rodzin mieszkającą w tym budynku a proboszczem i te okoliczności, ponieważ mogą mieć znaczenie dla tej sprawy, są już przedmiotem wyjaśnienia tego śledztwa. Dlaczego koniecznie są dodatkowe sekcje, nie wyjaśniają przyczyn? W tej chwili tutaj trudno mi mówić o takich wynikach tej sekcji zwłok, ponieważ po pierwsze nie mamy pisemnego protokołu z tej sekcji zwłok, po drugie nie chcemy tutaj Państwu przekazywać szczegółowych informacji. Koniecznym jest jedno to, co mogę powiedzieć, koniecznym jest przeprowadzenie szczegółowych badań tych histopatologicznych i toksykologicznych. One jednoznacznie pozwolą na wyjaśnienie przyczyny zgonu osób zmarłych. Czy możecie Państwo już potwierdzić, że ten list został napisany faktycznie przez prokuratora? W tej chwili trwają ustalenia co do tego, kto napisał ten list, i dlaczego został skierowany. Trudno mi się tutaj w tej chwili odnosić. Taką informację uzyskaliśmy wczoraj, dopiero w godzinach popołudniowych. Ten list został zabezpieczony i trwa wyjaśnienie okoliczności z tym związanych. Czy to, że już chodzi dodatkowe badanie, może oznaczać, że nie sam wybuch czy sama eksplozja były przyczyną śmierci? Tak jak Państwu powiedziałam, w chwili obecnej tutaj nie mogę odnieść się co do przyczyny zgonu tych osób zmarłych. W tym zakresie koniecznym jest poszerzenie tej przeprowadzonej dzisiaj sekcji zwłok o kolejne badania. Takie badania zostały zlecone i będą przeprowadzone. No są to badania długotrwałe, także tutaj będziemy musieli poczekać na wyniki tych badań. To znaczy, że sekcja nie dała jednoznacznej odpowiedzi, prawdziwej przyczyny zgonu? Niestety nie mogę Państwu przekazać bliższych informacji co do tej sekcji zwłok.
po pierwsze z uwagi na dobro prowadzonego postępowania, po drugie z uwagi na to, że do chwili obecnej nie pozyskaliśmy tego pisemnego protokołu z tej sekcji, gdzie biegli w sposób szczegółowy odnoszą się do poczynionych ustaleń. Dopiero pozyskanie tego pisemnego protokołu, przeprowadzenie tych szczegółowych badań pozwoli na udzielenie odpowiedzi na pytanie co do przyczyny zgonu osób zmarłych, tych dwóch kobiet, które zginęły w tym wypadku. W toku tego postępowania, w toku tego śledztwa od piątku trwają cały czas intensywne działania związane z przesłuchiwaniem świadków. W tej sprawie w charakterze świadków zostały przesłuchane wszystkie osoby pokrzywdzone, w tym wczoraj został przesłuchany w charakterze świadka ten mężczyzna, który przebywa w Siemianowicach w szpitalu. Czy może zdradzić, co wyjaśnić, która składa? Jedyne, co Państwu mogę przekazać, to to, że ten mężczyzna został przesłuchany wczoraj w godzinach popołudniowych w charakterze świadka. Natomiast to postępowanie jest na początkowym etapie. My tutaj musimy wyjaśnić szereg okoliczności istotnych dla sprawy, w związku z tym jakieś przekazanie bliższych informacji teraz nie jest możliwe. Czy są jakieś informacje na przykład dotyczące tego, że ktoś rozkręcał instalację gazową, doprowadzając się na tym naszym gazie? Cały czas te działania policji, prokuratury, które są podejmowane w tej sprawie, zmierzają do wyjaśnienia przyczyn tej katastrofy, tego zdarzenia. Tutaj jakichś szczegółów w tej chwili wskazywać nie możemy. Oczywiście prokurator i policja ma ustalenia w tej sprawie, które wymagają potwierdzenia, natomiast jakie to są ustalenia, to takich informacji Państwu przekazać nie mogę. Zresztą one wymagają potwierdzenia w tym postępowaniu, które na pewno jest i pracochłonne, i skomplikowane. Trudno tutaj teraz powiedzieć, bo pewnie tutaj zależy to wszystko od sprawy i okoliczności, które są tam istotne dla biegłych. No jest to myślę, że czas rzędu kilku tygodni. Mówiła Pan o konflikcie między proboszczem a jedną z rodzin, o tym, że prokuratura o tym wiedziała. Prokurator w tej sprawie pozyskał szereg informacji z różnych źródeł. Każdy sygnał, który w tej sprawie napływał, mogący mieć wpływ na ustalenie okoliczności tego zdarzenia, był badany i nadal jest badany. Tak jak powiedziałam, tutaj szczegółów co do ustaleń poczynionych, czy też poprowadzonych dowodów w tym postępowaniu, to takich informacji Państwu nie mogę przekazać. Śledztwo prowadzone jest od piątku w tej sprawie i od piątku są czynione ustalenia na podstawie i zeznań świadków, i na podstawie innych czynności. W tej sprawie takich czynności zostało wykonanych wiele i zostały przesłuchane w charakterze świadków wszystkie osoby, które zostały pokrzywdzone na skutek tego zdarzenia, mogły mieć wiedzę, czy też znajdowały się w pobliżu miejsca zdarzenia. Zostały przeprowadzone oględziny tego budynku, który został uszkodzony, ale również tych okolicznych budynków, ponieważ trzeba pamiętać, że tutaj pokrzywdzonymi w tej sprawie nie są tylko osoby, które zginęły w tym wybuchu, czy też doznały obrażeń ciała, ale również i ci właściciele mienia, które zostało uszkodzone na skutek tego zdarzenia, czyli właściciele tych okolicznych budynków, czy też właściciele samochodów, które tam znajdowały się w pobliżu miejsca zamieszkania. Teraz badana jest kwestia samego listu. Czy jest jeszcze jakieś źródło dowodowe, które trzeba się zwrócić, które trzeba sprawdzić? To postępowanie cały czas jest na początkowym etapie, choć jest bardzo intensywne. Prokurator planuje tutaj w tej sprawie do wykonania jeszcze wiele czynności. Te przesłuchania świadków nie zostały zakończone. Musimy tutaj zgromadzić również pełną dokumentację budowlaną tego budynku, bo ona musi być również sprawdzana. Do wykonania w tej sprawie jest jeszcze wiele czynności. W tej chwili trudno mi tutaj się odnosić co do tych hipotez. Natomiast prokurator od początku zakłada różne wersje możliwe tego zdarzenia. Śledztwo jest na początkowym etapie, wymaga wyjaśnienia i to wszystko będzie przedmiotem tego postępowania, które jest prowadzone. Dziękuję.